Tomasz Machała to są władcy sieci i Paulina Lisiepiekło. Cześć. Cześć. Objaśnij mi, jakbyś mogła, powiedziałbym, otoczenie, bo jesteśmy oblężeni fanami, rozumiem, że także tak twoimi. Tak. Oni przychodzą po... Co do ciebie? Chcą mnie wreszcie poznać, bo widzą mnie z ekranu komputera przez już półtora roku, więc chyba chcą mnie zobaczyć na żywo wreszcie. A ty jesteś na żywo taka jak na kanale YouTube i na wideo? I tak, i nie. Trzeba zachować jakiś dystans między sobą a postacią, którą się gra, żeby... chyba jest to taki zdrowy dystans, żeby nie brać do siebie całej tej krytyki, wszystkich hejtów, jak również i komplementów, żeby mieć ten zdrowy dystans między swoim ego, a ego, które się kreuje w internecie. Słuchaj, jaka jest proporcja hejtu i komplementów u ciebie przynajmniej? U mnie jest to różnie. Jest to zazwyczaj 10% ludzi jest niezadowolonych, ale... To bardzo niewielu jest niezadowolonych. Chyba tak. Na razie. Na razie tak. Mhm. Na razie tak. Ale to są komplementy. Nie wnikam skąd ten hejt przychodzi, bo nie chcę za bardzo analizować, dlaczego ludzie nie lubią dziewczyny, która tylko próbuje ich rozśmieszyć. Jeśli są tak negatywnie nastawieni do świata, to ja bym chciała, żeby się zamienili w ludzi bardziej szczęśliwych. Ile taki YouTube, to co ty robisz, wymaga talentu aktorskiego i właśnie gry, a na ile ty sobie powiedziałaś od początku, będę naturalna, będę taka jaka jestem na spotkaniu ze znajomymi, no, włączę kamerę, będę nagrywała? Na pewno czerpię się ze swojej własnej osobowości, ze swoich własnych doświadczeń i cech, które mam w sobie, czyli jakaś taka nieporadność i być może właśnie niezaradność i śmianie się z samej siebie. To jest na pewno moim źródłem inspiracji i te cechy są we mnie, ale jest jednak scenariusz, piszę scenariusze i jest to w jakimś stopniu odegrane. Więc ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Każdy twój odcinek ma scenariusz, który ty sobie wcześniej przygotowujesz. To nie jest tak, dobra, tam idziemy na żywioł, klaps i gadam. Czasem było na żywioł, ale ludzie nie byli aż tak zadowoleni z takich materiałów. Nie, czasem jest to zupełnie na żywioł. Czekasz na autograf? Fani, podejdźmy do fanów. Słuchaj, Paulina Lisiepiekło. Za co ty Paulinę lubisz na tym YouTubie i dlaczego ją oglądasz? No bo jest bardzo zabawna i w ogóle uwielbiam jej kanał, bo no bo jest super i no. Ile masz widzów teraz? 125 tysięcy widzów. Czyli ta grupa to jest bardzo niewielki procent. To jest jakiś bardzo mały procent, tak. Mhm. Ale ten procent, ten najlepszy procent, bo ludzie przychodzą. Przyjechał. A ciebie mogę zapytać o to, dlaczego Paulinę lubisz i oglądasz? Znaczy, Paulina jest strasznie zabawna i... No jest, ma takie fajne pomysłowe filmiki i naprawdę ja ciągle czekam, żeby ten nowy filmik został wrzucony na ten kanał. A jak często jest wrzucany na kanał? No zależy, bo ja tak nie sprawdzam tego codziennie, tak, tylko... Z drugiej strony. No. Też zależy. Czy to jest pierwsze takie twoje spotkanie z fanami, czy kolejne, w którym bierzesz udział? Drugie. Mhm. Pierwsze było w lipcu we Wrocławiu tego roku. I też było tak wiele osób jak tu? Tak, tylko było to troszkę mniej zorganizowane i dzieciaki podbiegały w każdym miejscu, w którym mogły nas po prostu dopaść. Mhm. A teraz widzę, że wszystko jest już, idzie ku tej dobrej stronie. Ja wiem, że to nie jest pewnie najbardziej zręczne pytanie, ale ile masz lat? 26, one mają 13-14. To jest spora różnica w wieku. Jak ty znajdujesz tak świetnie kontakt z tymi ludźmi, którzy są, wiesz, o połowę od ciebie młodsi? Ja zawsze widzę siebie jako postać takiej starszej, nieporadnej siostry, która może cię czegoś nauczyć. Może nauczyć tych młodszych dziewczyn tego, że można robić błędy, że można wybaczać innym błędy, że nie trzeba, że można mieć właśnie dystans do siebie. I wydaje mi się, że ta z pozycji starszej siostry, widzę to przez ten pryzmat. Może widzisz przez inny pryzmat. Słuchaj, to Lisiepiekło, ja jestem zna temat założonego przez Tomka Lisa, więc powiedziałem, nazwa twojego kanału sprawia, że jestem w lekkim dyskomforcie. Okay. Zwłaszcza niektóre tytuły filmów, tam Lisi Dzień i tak dalej, ale jak wygląda Lisi Dzień? Lisi Dzień? Dla ciebie to jest już robota
jakby na pełen etat, to co robisz na YouTubie? Znaczy każdy filmik to jest praca, wszystko pomiędzy 5 a 35 godzin, więc tak, czasem jest to praca na pełen etat i staje się nią. Ja pracuję jako grafik i grafik od retuszu zdjęć, więc zawodowo jakby robię dwie rzeczy teraz naraz i zabierają mi równie dużo czasu, więc będę musiała w pewnym momencie podjąć decyzję, co będę robić na pełen etat. Czy ta decyzja w tej chwili jest już dla Ciebie oczywista, czy myślisz, że będziesz się wahała? Jeszcze nie zdradzę. Słuchaj, ja dzisiaj tutaj rozmawiałem z Wapniakiem, Cybermarianem, chłopakami z 5 sposobów na chłopaki. Jaka jest proporcja chłopaków i dziewczyn wśród tych topowych YouTuberów? Wśród topowych YouTuberów? No, topowej setki, 200. Właściwie kobiet jest bardzo mało. Jeśli chodzi o komedię i lifestyle i rozrywkę, jest ich o wiele mniej. Wydaje mi się, że dziewczyny... Po pierwsze, nie wiedzą, że mogą coś robić w internecie, być może coś innego niż makijaż i co nie uważam, że makijaż jest w ogóle złym. Oczywiście, jest obok Red Lipstick Monster. Nie wiem, Ewę, i dziewczyny robią to naprawdę dobrze, ale chyba wydaje mi się, że nie mają w ogóle świadomości, że mogą jeszcze coś takiego stworzyć. I przez to, że właśnie jestem tą starszą siostrą, wydaje mi się, chciałabym jakoś je zachęcić do przyszłej działalności na YouTube. A czy dla dziewczyny, kobiety, droga na YouTubie jest trudniejsza, czy dokładnie taka sama jak dla chłopaka, a może łatwiejsza z jakiegoś powodu? Ja widzę to, z mojej perspektywy widzę, że to jest ta sama droga i wydaje mi się, że to jest najzdrowsze podejście do tego tematu, bo gdybym zaczęła się zastanawiać, czy rzeczywiście mam ciężej, to być może przestałabym kręcić, a gdybym myślała, że mam lepiej, to też nie działa dobrze na swoje własne ja i swoje własne ego, więc... Czy ty innych YouTuberów, czy masz konkurencję na YouTubie? O tak. YouTube jest właśnie tą platformą, gdzie współpraca, że wszyscy rosną i tylko jeśli współpracują razem ze sobą. Dlatego między innymi tworzę na YouTube. Dziękuję bardzo. Władcy sieci, Lisie Piekło, była gościem tej rozmowy. Dziękuję Ci bardzo. Zdrowia.